They call me crazy cause I'm facing all my giants. They try to scare me into thinking I can fight it. They tell me I should never even think of trying. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. Bardzo będziemy bardzo wspominać dobrze lata szkolne i na zawsze zapamiętamy wszystkich nauczycieli i wszystkie osoby, które nam pomagały w szkole. A szczególnie najlepsze dwie wychowawczynie, panią Różę Tomczak i Małgorzatę Bartkowiak. Dzięki za 4 lata. Pa! Bardzo serdecznie pozdrowić naszą wychowawczynię, panią Hanię Woźną-Gil, która jest tutaj dzisiaj z nami. Dziękujemy za 4 lata nauki z panią. Wytrzymała pani z nami. No, naprawdę dziękujemy za wszystko pani. Cześć, ja jestem Alan. Tutaj A ja jestem Tomek Stępień. Nasze 4 lata w Kolbergu wspominamy bardzo dobrze. Było dużo zabaw, dni tematycznych. Bardzo dobrze się czujemy w tej szkole. Naszego wychowawcę też wspominamy bardzo miło i ciepło. Cudowny człowiek, daje nam naprawdę dużo użytecznych informacji. Uczył nas fizyki jak mistrz, tak jak inni nauczyciele naszej szkoły. Dawali nam oni wiele użytecznych informacji, które pomocne były w maturze i w innych tych. Są oni naprawdę najlepszymi ludźmi na świecie. Chcielibyśmy z tego miejsca pozdrowić panią Anię Kwaśniewską, bo jest to najlepszy nauczyciel matematyki, z którym mamy do czynienia na co dzień. Oraz tutaj wszystkich kolegów z 4 A z Liceum Oskara Kolberga w Kościanie. Wszystko? Kochamy was. Kochamy was. Na studniówce Kolberga. Zadajmy pytania naszym uczennicom, jak im się podobało przez 4 lata w naszej szkole. Zacznijmy od Nadii, uczennicy klasy 4C. Nadia, co sądzisz? Bardzo dobrze wspominam te 4 lata. Poznałam wiele fajnych ludzi, nauczyciele też bardzo mili. Mój wychowawca, bardzo go uwielbiam, naprawdę pozdrawiam, pan Piotr Maluski. To tyle. Dobrze, przejdźmy teraz do Jadwigi. Jadzia, jak ci się podoba u nas? Podoba mi się i uważam, że studniówka to jest taki czas, gdzie to jest jedyna taka impreza w całej szkole tak naprawdę dla każdego i to jest czas po to, żeby się bawić i nie myśleć o problemach i o wszystkim tym, co nas otacza, już o nauce,
tylko właśnie bawić się i nie myśleć o niczym innym. A szkołę dobrze wspominam. Może być. Dobra, przejdźmy teraz do Amelii. Amelia, jak Ci się podoba u nas w szkole? Bardzo fajnie, szkoła fajnie, nauczyciele też fajni, tylko schody w tej szkole mogli wreszcie by wymienić, bo można się prawie zabić. Studniówka też bardzo fajna. I to jest taka jedyna impreza, na której jesteśmy wszyscy razem, więc musimy się dobrze bawić. Rozumiem. A jakie jest Wasze ulubione wspomnienie z tej szkoły? Spadłam ze schodów 3 razy. Ja chyba wycieczka w 2022 roku. Tak, jechaliśmy w góry, super było, super. Amelia? W sumie to nie mam jakiegoś takiego ulubionego. Rozumiem. No ja poznałam miłość życia tutaj. Tak, i no bardzo dobrze przez to wspominam ten czas. To miał być kolega tylko od sprawdzianów, a skończyło się na tym, że jesteśmy razem. Tak, to tyle. Dziękujemy.